Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest taki, można powiedzieć, odcinek informacyjny. Co będę planował w najbliższych odcinkach zrobić i wiele innych rzeczy powiem właśnie związane właśnie z tą sprawą. Chciałem w najbliższych odcinkach zrobić przegląd ciągnika, to znaczy wymiana wszystkich płyn, znaczy nie wszystkich, głównie chodzi o silnik. Tutaj, tak jak widzicie, chodzi o olej. Tu mamy filtr oleju. Tu mamy olej do niego. Oczywiście oleje Superol CC. Jedni to, można powiedzieć, nie polecają. Ja na razie się na tym nie przejechałem. Tutaj mam filtry paliwa. Tak samo chcę sobie wymienić w pompie paliwa. No i w filtrze powietrza olej. Z tego, co oglądaliście może odcinek z moich napraw przedniej osi i mówiłem tam o wycieku z tego zimmeringu, co jest pod kołem pasowym, bodajże to jest na wale korbowym, co idzie do miski. Mam ten zimmering. Powiem wam, że wyciek ustąpił, nie ma go już. Całe te prace, co oglądaliście, czyli tam uprawa, sadzenie, może to nie było dużo prac, ale już jeżeli by był wyciek, powinien wystąpić, a jest suchutko. Pokażę wam to w późniejszym czasie. I co tutaj jeszcze? Tak jak widzicie, kupiłem tak samo, bo nie wiedziałem, skąd to cieknie, uszczelkę pod miskę. Także będzie jeden odcinek właśnie poświęcony tymże rzeczom. W kolejnych odcinkach, jeszcze nie wiem który, będę chciał zająć się zrobieniem ramy. Tutaj mamy rurki takie. Te rurki są, nie pamiętam dokładnie jakiego rozmiaru, ale z nich będę chciał zrobić taką ramę na halogeny. Halogeny będę chciał właśnie LEDowe. One są dosyć ciężkie, dlatego tą ramę jestem, można powiedzieć, zmuszony zrobić, żeby można było dobrze ją osadzić, te lampy. Nie było później jakichś tam innych problemów. Z kolejnych takich czynności to będę chciał robić tutaj przy zaciskach i przy tylnych bębnach. Chodzi mi o wyczyszczenie, nasmarowanie i oczywiście zrobienie tych całych hamulcy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, będę chciał je pomalować srebrzanką. To jest zwykła farba wysokotemperaturowa do tłumików. Ona moim zdaniem spełni swoje zadanie tutaj. Wiem, że tam są jakieś specjalistyczne farby, ale ja uważam, że ta wystarczająco jest. Jeśli się dobrze wyczyści, to spełni swoje zadanie. Także co, no teraz przejdziemy do ciągnika i tam będziemy kontynuować nasz, można powiedzieć, nasz wywód, to co będę robił. Przy ciągniku, tak jak widzicie, właśnie pokażę wam ten wyciek, gdzie był. Widzicie, jest miska suchuteńka, nie ma jakichś tam innych wycieków. Tak jak umyłem, tak została. Także jest to wszystko, moim zdaniem, zrobione i nie potrzeba tam ingerować jak na razie. Tutaj jedynie będę musiał zrobić ten tak jakby otwór rewizyjny, bo tu na właśnie na tym wyciek. Co dalej? Tutaj będę chciał umieścić właśnie w tym miejscu, gdzieś tutaj, w tej przestrzeni, ten mój cały, co robiłem do oświetlenia, ten panel. Tam po prawej stronie na słupku będę chciał zamontować trzy zegary, a mianowicie cały
ten zegar, co jest odciśnienie oleju, wskaźnik paliwa i jeszcze dodatkowo do pomiaru ładowania. Także te trzy zegary tam się znajdą. Ogólnie mnie czeka tutaj, tak jak widzicie, jest bałagan w kablach. Niektóre są powypinane po tej mojej naprawie. Jeszcze nie miałem czasu tego ogarnąć, ale to będę robił powolutku. Tutaj tak samo będę musiał pod tym zrobić uszczelkę, bo jej tam nie ma. Ja to tak skręciłem, można powiedzieć, na szybko, na silikon i będę musiał ją sobie zakupić i zrobimy. Tutaj będą robione właśnie to obramowanie na te halogeny. Te zostaną zlikwidowane i będą dane nowe. Z tyłu tak samo. Zrobię taką jakby ramę przykręcaną do kabiny. Będzie to jakoś fajnie wyglądać i spełniać moje oczekiwania. Z tyłu tamten halogen zostanie i jeszcze dodatkowo będą dwa LEDy na górze. Tam jest ta kosiarka, co robiłem do wierzby, ją też będę modernizował, także też można powiedzieć będzie jeden z odcinek, może dwa, poświęcony tej tematyce. No i dobra, teraz idziemy jeszcze tam do szopy i można powiedzieć będziemy finalizować ten odcinek. Teraz jesteśmy tu w szopie. No i tak jak widzicie, po kopaniach wszystko jest oczyszczone, nasmarowane. Reszta nawozu jest wyjęta. Co ja tutaj będę robił? A mianowicie chcę zrobić sobie tutaj takie fajne półki. No jeszcze na jakieś narzędzia, smary. Co mi tutaj jest potrzebne głównie? Co jeszcze? Będę chciał coś zrobić z zapryskiwaczem, to znaczy zobaczę, może wymienię węże, coś go tam podmaluję, bo już zaczyna go korozja brać. No i wymienimy tam może ten z przodu, ten cały rozdzielacz, zegar, bo nie działa. Taki ogólny przegląd, ale to w późniejszych etapie. No i mianowicie tutaj to by było na tyle. Tam w szopie jeszcze będę wywoził siano stare, bo będę chciał tak samo zrobić sobie miejsce na te maszyny i wylewkę. Zobaczymy, jak to wszystko mi się uda, czy w tym roku, czy w następnym, ale powoli będziemy działać. No dzisiaj było tyle po prostu. No, jeżeli coś będzie nowego, to będę to wszystko tam monitorował i dodawał. Na razie to, co powiedziałem, planuję w najbliższych odcinkach. Kiedy, co, jak, to jeszcze nie wiem. Niektórzy tam może zauważyli, że w moich odcinkach ostatnio pojawiają się, moje odcinki pojawiają się ostatnio w piątki. No i tak będę chciał to kontynuować, dlatego, bo raz w tygodniu jakiś odcinek dodać, może właśnie tak ten opisowy lub z jakichś prac, tak żeby na weekend każdy mógł sobie spokojnie obejrzeć. To chcę oczywiście. Także co, no na dzisiaj byłoby tyle i zapraszam na kolejne moje filmy.